Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj skonfrontujemy ze sobą kolejne dwie herbatki, tym razem zielone z dodatkiem pigwy. No jest tu w składzie również ananas. Big Active, herbata zielona z ananasem i pigwą, chociaż tu głównie lansują się pigwą. I Oxalis, herbata zielona również z pigwą i również z ananasem. Dodatkowo płatki na gietka. Jeśli chodzi o same liście, to tutaj u Big Activa większe zdecydowanie. Tutaj u Oxalisa typowa chińska sęcza. Nie wiadomo, jaką herbatą jest baza Big Activa. Jeśli miałbym ocenić same liście, no to tutaj widzę, że znowu w Big Activie listki są pokryte takim szarawym nalotem. No, oznacza to, że herbata jest nieco zwietrzała. Liście bardzo nierówne, jedne większe, drugie mniejsze. Trudno mi w ogóle porównać do jakiejś konkretnej herbaty ten susz. No, tu typowa sęcza. U Oxalisa typowa sęcza, charakterystyczna, jednolite mniej więcej listki, jedwabisty połysk, czyli to, co powinno właśnie w listkach być. Herbata jest ewidentnie świeża. Co do dodatków, no, u Big Activa nie za bardzo je widać. Coś tutaj, jakiś kawałeczek czegoś kandyzowanego się pojawia, ale no, u Oxalisa nie trzeba szukać tych dodatków w suszu, także no, na pewno u Big Activa znów więcej aromatów, mniej dodatków, tutaj odwrotnie. Spróbujemy zatem to zaparzyć. Co ciekawe, o wodzie jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ Big Active swoją zieloną herbatę zaleca parzyć wodą o temperaturze 90 stopni. Oxalisowską parzymy tak, jak przystało parzyć chińską sęczę, czyli 75 około mamy tutaj stopni Celsjusza. I 3 minuty. Oceniamy kolor naparu. Jak widać u Oxalisa bardziej zielonkawo-żółty, tak jak powinna się parzyć właśnie chińska sęcza. No tutaj zaskoczenia nie ma. Big Active żółtawy, także no nie powiem, żebym takiego naparu się spodziewał po chińskiej zielonej herbacie. Jeśli chodzi o zapach, to ten pachnie dość dziwnie. Zabity jest zupełnie zapach zielonej herbaty. Wyczuwam aromaty, no ale pachnie przyjemnie. No tutaj herbatę czuć jednak. Aromaty widać nie są tak intensywne. Jest owocowa nuta. Pachnie bardziej zieloną herbatą. Tak jak przy zapachu, aromat zielonej herbaty trochę się gubi. Intensywnie, bardzo owocowo, cytrusowo, orzeźwiająco. Nie są to takie najtańsze jakieś znowu chyba dodatki moim zdaniem, bo no nie smakuje tak źle. No gorsze już aromatyzowane rzeczy pijałem, że no fajne, ale no nie do końca herbaciane. Sprawdźmy Oxalisa. Tu bardzo wyraźny zapach i smak zielonej herbaty. Mniej nachalne są tutaj te dodatki. Bardziej świeży posmak. Podoba mi się bardziej, no bo czuć herbatę zdecydowanie. Kompozycja całkiem przyjemna. Bierzemy pod lupę jeszcze liście Big Activa. Tutaj no jest to zielona herbata o dość dużych liściach, co się ceni, bo tu zwykle listki w takich herbatach są dość małe, a tutaj prawie w całości. Co budzi moje zastrzeżenia, no to absolutnie nie są moim zdaniem liście zielonej herbaty. Jest to liść, który uległ fermentacji i to nawet ośmielam się powiedzieć dość zaawansowanej. Podsumowując, no, tego Big Activa akurat nie mogę polecić. Tutaj pigwę czuć, chociaż nie widać jej w mieszance. Z kolei nie czuć herbaty, chociaż są dość duże liście, przy czym bardzo dziwne. No, nie jest to dobrej jakości zielona herbata. Oxalis, sęcza, która nas no, nie rozczarowała w żadną stronę. Dodatki również bardzo fajnie skomponowane. Herbata dobra, to jak najbardziej wygrywa i godne polecenia.
Zapraszam na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach i testach.